Sport niezwykle ucierpiał na wydarzeniach z tego roku. Miały być Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Copa America i wiele więcej. Przerwa w rozgrywkach piłkarskich spowodowana pandemią była kluczowa dla wielu drużyn, które dały radę się odbudować i awansować w tabelach. O tym jednak mówiliśmy już w poprzednim filmie, a dzisiaj skupimy się na klubach, które według nas zagrały najgorzej po przerwie. Ponownie zaznaczamy, że ze względu na moment tworzenia tego materiału nie patrzymy na grę w europejskich pucharach. Lazio Rzym. Wiele się zmieniło w Lazio przez ostatni rok. Sezon 18-19 zakończył się niesamowitym szczęściem, gdyż dzięki wycofaniu się z Milanu z Ligi Europy udało im się zająć ich miejsce. W tych rozgrywkach już poszło im tragicznie, odpadając po fazie grupowej mimo stosunkowo prostych przeciwników, patrząc na ich możliwości. We Włoszech długo walczyli nawet o mistrzostwo kraju razem z Juventusem i Interem. Do ostatniej rozegranej przed przerwą 26. kolejki Lazio traciło zaledwie punkt do Bianconeri, co powodowało, że fani ze zniecierpliwieniem czekali na powrót Serie A. Ostatecznie wszyscy się zawiedli, a Rzymianie zagrali tragiczne ostatnie 12 meczów. Zaledwie 5 zwycięstw, aż 6 porażek i tylko 17 punktów przewagi nad AS Romą dało im utrzymanie w top 4. Getafe. Drużyna spod Madrytu zachwycała w tym sezonie, gdy tylko złapała rytm. Mówiło się nawet, że mogą powalczyć o Ligę Mistrzów, jednak ich problemem były porażki z ekipami położonymi wyżej od nich samych. Mimo wszystko, jak to się mówi, mistrzostwo wygrywa się meczami z najsłabszymi, a z tymi Getafe nie miało większych problemów w porównaniu do przeciwników. W ten sposób przed przerwą zajmowali 5. miejsce z realnymi szansami na top 4. Kiedy futbol wrócił w czerwcu, wszystko się posypało. Z 11 meczów Getafe wygrało tylko 1, a przegrywając aż 5. Wszystko to spowodowało, że porażką z Levante w 38. kolejce spadli na 8. miejsce. Pierwsze, które nie daje kompletnie nic. Sheffield United. Beniaminek Premier League zaskoczył wszystkich swoją grą w najwyższej klasie rozgrywkowej. Sheffield długo walczyło o miejsce dające grę w Lidze Europy na następny sezon i pewnie gdyby nie przerwa w rozgrywkach, to wszystko by dobrze im poszło. Byli niezwykle skuteczni w obronie i stawiali na punkty bardziej niż na styl. Dzięki temu mimo zaledwie 39 strzelonych bramek szable zajęły wysokie 9. miejsce. Drużyna Chrisa Wildera spadła do środka tabeli po przerwie, kiedy to przegrali aż 5 z 10 rozegranych meczów. Nadal jest to sezon, który pewnie zostanie zapamiętany na zawsze w Sheffield, jednak drużyna może sobie pluć w brodę, będąc tak blisko nawet Ligi Europy. Real Sociedad. Może to być trochę niepasujący wybór dla wielu, patrząc na to, że mimo wszystko awansowali do Ligi Europy, więc swój cel osiągnęli. Dla nas jednakże Sociedad zagrał bardzo słabo ostatnie 11 meczów, a po prostu mieli szczęście, że po przerwie startowali z 4. miejsca w tabeli. Rozpoczęło się od remisu z Osasuną, potem przyszła tragiczna seria 4 porażek z rzędu. Spowodowało to, że spadli na 7. ostatnie miejsce dające puchary. Osasuna i Athletic Bilbao również nie zachwycali, a Granada startowała z dalszego miejsca. Baskowie z San Sebastian pokonali Villarreal i remisując z Atletico oraz Sevillą dali radę rzutem na taśmę wskoczyć na 6. miejsce, które im daje już fazę grupową Ligi Europy. Norwich City. Kanarki od samego początku były skazane na pożarcie w Premier League. Brak wzmocnień wchodząc w najwyższą klasę rozgrywką to jak podpisanie na siebie wyroku, a co dopiero w Anglii. Wygrali Championship, a teraz spadają tam z hukiem. Z początku wydawało się, że może jeszcze się coś uda powalczyć, jednak samym Pukkim i ewentualnie Cantwellem nic nie mogli ugrać. Do przerwy były jeszcze jakieś szanse, nie tylko matematyczne. 6 punktów straty do strefy bezpiecznej, a po powrocie zdobyli imponujące 0. Jedna bramka strzelona i 9 porażek na 9 meczów. Już nawet pozostali spadkowicze coś tam zrobili, ale Norwich? Schalke. Ciężko jest znaleźć jakiś pozytyw z gry w Schalke w roku 2020. Druga najgorsza drużyna w całej lidze niemieckiej, gdyby patrzeć na ostatnie 20 meczów, tylko ostatni w całej tabeli Paderborn się gorzej prezentował. Tabela długo ich broniła, mimo porażek nadal byli na 6. miejscu. Wszystko zaczęło się sypać po tragedii w meczu z Borussią Dortmund, gdzie zostali zniesieni z Veltins Areny, przegrywając 4-0. Spadli na 8. miejsce i nic nie zaczęło się poprawiać. Drużyna z Gelsenkirchen skończyła na 12. miejscu z tragiczną serią 16 meczów bez zwycięstwa w lidze. Gdyby nie pierwsza, znacznie lepsza część sezonu, to ekipa Davida Wagnera walczyłaby o utrzymanie i kto wie, czy to oni by nie spadli do drugiej Bundesligi. Leicester City.
Podopieczni Brendana Rodgersa mają ze sobą sezon, który zostanie zapamiętany na długo. Co prawda nie będzie to tak legendarna kampania jak ta za 2015 i 16, jednak nadal ta niesamowita walka o Ligę Mistrzów będzie długo wspominana przez fanów. Przez wiele miesięcy Lisy walczyły nawet o wicemistrzostwo z Manchesterem City w momencie, kiedy ten nie mógł złapać tej regularności, z której byli najbardziej znani sezon temu. Wszystko zaczęło się sypać w lutym, kiedy w ten miesiąc wchodzili z 3-punktową stratą do The Citizens. Leicester zaczęło grać nierówno, a po przerwie wygrali tylko 2 mecze, a przegrali 4, tym ten najważniejszy o miejsce w Lidze Mistrzów z Manchesterem United. Szkoda, że spadli na 5. miejsce, ale tak wygląda futbol. Nie wykorzystujesz okazji, to tracisz miejsce. Juventus Turyn. Niby mistrzowie Włoch, a jednak bardzo słaba drużyna. Mamy tutaj podobną sytuację co w Liverpoolu po przerwie. Drużyna Jurgena Kloppa również straciła punkty, bo 8, jednak oni już mieli niemalże zagwarantowane mistrzostwo kraju. Bianconeri po powrocie w czerwcu mieli zaledwie punkt przewagi nad Lazio i mieli po prostu szczęście, że Rzymianie zaliczyli tragiczną tę część sezonu. Nawet Inter nie wykorzystał swojej szansy, a ostatecznie najbliżej mistrzostwa mogła skończyć Atalanta, która startowała z 15 punktami straty, a skończyli tylko z 5. Aż 14 straconych punktów w ostatnich 12 meczach i nic dziwnego, że wśród fanów Juve jest wiele głosów omówiących o zwolnieniu Sariego. Wydawało się, że tylko Liga Mistrzów może go uratować, jednak tak się nie stało i to Andrea Pirlo poprowadzi Juventus w najbliższym sezonie. I tak wygląda nasza lista najgorszych drużyn po przerwie spowodowanej pandemią. Brakuje Wam tu kogoś? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten film, będziemy niezwykle szczęśliwi, jeśli zostawicie subskrypcję i polubienie. Odwiedźcie też nasze social media oraz pozostałe kanały, do których linki macie w opisie filmu. Tak więc ja nazywam się Marcel Rutkowski z Just Culture Sports. Dziękuję Wam za oglądanie i słyszymy się już wkrótce.